Witam bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu pana Zbigniewa Stanogi na Podhalu. Przywitajmy go gromkimi brawami i tak po góralsku, z taką naszą siłą. Panie Zbigniewie, zapraszam na scenę. Dziewczyny, gramy. Dziękujemy bardzo kapeli, zespołowi. Zapraszam na widownię. Oddaję głos panu Zbigniewowi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, że zechcieliście państwo dziś tutaj przyjść.
bo przecież przyjść na spotkanie do Stonogi to tak jakby złożyć wniosek o zwolnienie jutro z pracy albo o wyrzucenie ze studiów. Proszę Państwa, usiądziemy, tak? Proszę Państwa, postanowiłem czas jakiś temu, że spróbuję założyć w takim trybie nagłym jakiś organizm polityczny i spróbuję wprowadzić go podczas najbliższych wyborów parlamentarnych do polskiego parlamentu. Przygotowałem 16 punktów programowych, punktów, z których tylko jeden dotyczy istotnej zmiany systemowej w pozostałej części, zmiany na poziomie ustaw zwyczajnych. I odczytę Państwu możliwie szybko i zreferuję ten mój program. W punkcie pierwszym zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 1 stycznia 1990 roku. Ktoś powie, facet, biegasz po Polsce i opowiadasz o dekomunizacji. Przecież ci ludzie dzisiaj już albo nie żyją, albo w istotny sposób nie mają wpływu na nasze codzienne życie. Nic podobnego, proszę Państwa, ci ludzie wciąż żyją, mają się dobrze, zasiadają w polskim Senacie, Sejmie, sądach, prokuraturze, służbach specjalnych, policji, wyższych uczelniach, w takich dziedzinach jak kultura i sztuka. I ta przeze mnie oceniana kiła komunizmu nie pozwala, wbrew pozorom, nie pozwala rozwijać się młodemu człowiekowi. Zwróćmy uwagę, nieważne w jakim regionie Polski, kto jest właścicielem agencji ochrony, kto jest właścicielem prywatnych placówek służby zdrowia, kto jest właścicielem istotnego przedsiębiorstwa. Patrzymy w KRS, a później kopiujemy te dane, wpisujemy do powszechnie znanej bazy IPN-u i co nam wychodzi? No, że to są czerwone ryje, że to postkomuniści w większości trzymają najistotniejsze nasze polskie szpitale, uczelnie i najwyższe funkcje w spółkach prawa handlowego, spółkach Skarbu Państwa. Więc to punkt wejścia. To jest rzecz, bez której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się rozwinąć, bez której społeczeństwo polskie nie jest w stanie nabierać pełnego oddechu i żyć. W punkcie drugim wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątku urzędników, funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. No myślę, że tu szczególnie tłumaczyć Państwu nie muszę. Częstokroć jest tak, że w trakcie trwania jakichś postępowań kontrolnych w naszych przedsiębiorstwach już na wstępie zostają zabezpieczone nasze środki obrotowe z tytułu grożących nam kar i grzywien i odsetek. Takie postępowania trwają rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Czasami po 5 latach okazuje się, że postępowanie i zakładane w nim plany nie powiodły się tym organom skarbowym, czy prokuraturze, czy sądowi. No i zostajemy sami ze sobą. Tak, tacy ludzie, jak pan Kluska na przykład, Państwo wiecie, ile dostał odszkodowania, nie? Wiecie Państwo. Proszę? Pan Kluska w pierwszej instancji otrzymał 5000 zł odszkodowania. Tylko dlatego, że miał bardzo dużo siły i dobrych prawników, zakończyło się to postępowanie odszkodowawcze tak, jak się zakończyło. Proszę Państwa, w punkcie trzecim zmiana prawa podatkowego z zakreśleniem czasu trwania kontroli postępowania kontrolnego, który może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych, wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. To jest to, o czym mówiłem przed chwilką. W punkcie czwartym zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do 16 lat. Zwolnienie z podatku VAT, leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych. Wielu z Państwa powie, panie Stonoga, fajne, populistyczne hasło. Przychodzi pan do nas, mówi 15% VAT, no ale kto za to zapłaci? Kto za to zapłaci? Nic podobnego, proszę Państwa. W Polsce bardzo mocno rozrosła się szara strefa, strefa różnego typu przestępstw gospodarczych, podatkowych. I nie wiem, są na sali ludzie, którzy prowadzą własny biznes?
Są. Czy ktoś z Państwa miał kiedyś propozycję, chcesz koszty za 50% VAT-u? Mieliście? Tak. I ta szara strefa funkcjonuje, okrada. Okrada w istocie nas. Okrada w istocie nas tylko dlatego, że jej się opłaci. Gdyby tę stawkę podatku VAT obniżyć do 15 punktów, to ta szara strefa śmiercią naturalną by wymarła, a wbrew pozorom przy użyciu takiego narzędzia jak Excel wychodzi na to, że wpływy do budżetu państwa byłyby znacznie wyższe. Druga kwestia, ta, którą odczytałem w tym punkcie programowym, to kwestia zwolnienia z podatku VAT wszelkich rzeczy związanych z wychowaniem i wykształceniem dziecka do 16 roku życia. No chyba zbyteczne jest, żebym to Państwu tłumaczył. Wszyscy wiemy, jak trudno jest wychować dziecko, jak trudno jest szczególnie opłacić jego nauczanie w tym pierwszym okresie, do gimnazjum włącznie, jakie są koszty utrzymania dziecka i jakie mamy na co dzień środki na to. W punkcie 5, proszę Państwa, obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy PIK posiadającej zadłużenie do 500 zł. Zdawać by się mogło, że ten punkt nie ma zbyt wielkiej wagi społecznej. Tymczasem to moje założenie programowe jest punktem wejścia do zmiany sposobu postrzegania i ludzi młodych, bardzo młodych, i ludzi bardzo starych, już seniorów w systemie bankowym. To jest tak, proszę Państwa, że nam bardzo łatwo dzisiaj oceniać, patrząc na ludzi młodych, którzy stoją na blokowiskach i krzyczą: policja, my was, to czy tamto. Mówiłem, że publicznie nie będę przeklinał. Wiadomo, o co chodzi. No ale, proszę Państwa, ten dramat zaczyna się od tak błahej sprawy, jak dług. Dług sięgający 500 na przykład złotych. Bo taki młody człowiek patrzy w miejscu swojego zamieszkania, wśród swojej społeczności, wśród swoich rówieśników, wszyscy mają iPhony, a ja nie mam. No to pójdę w jakiejś sieci, wezmę go z umową, dostanę tam 70 czy 100 zł abonamentu, będę sobie spłacał. Taki człowiek po 2, 3, 4, 5 latach już nie ma za co płacić, no bo nie zarabia i trafia do bazy BIK. I nagle, proszę Państwa, dochodzi do momentu, kiedy ten człowiek ma lat 21, 2, 3, 4 i chce iść na studia. Każdy z nas, albo większość z nas dzisiaj, jak gdyby reperuje swoją płynność finansową budżetu domowego jakąś kartą kredytową, jakimś niewielkim kredytem. I ten młody człowiek idzie, proszę Państwa, po ten kredyt, po tym błędzie młodości, po tej nieroztropności człowieka młodego, ale mówią mu: nie, kredytu nie dostaniesz, bo jesteś w BIK-u. No okej, no to mamy jeszcze prowidenta, łatwo dostępny, nikt nie bada zdolności kredytowej i nie sprawdza w BIK-u. Niewielka kwota, znowu 500, 1000 zł, spłaca pierwszy, drugi, trzeci, czwartą ratę i znowu nie ma. No i zgodnie z umową zaczyna go w domu odwiedzać przedstawiciel prowidenta, który odbiera te raty. Na początku jest to tylko wstyd. Wstyd przed rodziną, przed rodzicami, później przed kolegami, a później taki człowiek, proszę Państwa, biegnie na to blokowisko, mówi: dobra, Grzesiek czy Krzysiek, daj tą marihuanę, daj tą kokainę, pobiegam ci z tym, pohandluję i sobie zarobię. I to jest początek końca człowieka młodego. I gdybyście Państwo pochylili się nad tym, co mówię, trochę merytorycznie zasięgnęli opinii tego, co możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, różnego typu publikacji związanych z przestępczością ludzi młodych w Polsce, z tym rozwojem przestępczości, kiedy na początku ci młodzi ludzie popełniają występki zagrożone bardzo małymi karami, później przestępstwa średniego kalibru, aż wreszcie taki człowiek wykluczony przez głupotę w wieku 18 lat wpada w rejestr ludzi, którzy popełnili zbrodnie przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Proszę Państwa, w punkcie 6 likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach oraz przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca naszego zamieszkania, powiązanych z systemem EWUŚ. To nie żadna rewolucja w systemie ubezpieczeń i sposobie naszego leczenia i zarządzanie naszymi pieniędzmi, tylko to zwyczajna administracyjna oszczędność. To cięcia, które mają polepszyć nasze leczenie, dostępność do lekarza pierwszego kontaktu, dostępność do lekarza specjalisty w sytuacji, kiedy takiej wizyty potrzebujemy. Proszę Państwa,
to też są rzeczy, które możecie w tej chwili z komórek sobie zweryfikować. Koszt, relatywny koszt, koszt funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w skali roku, relatywnie do jego przychodów, jeśli chodzi o koszt pracowników NFZ-u, to niewiele. 51,7%. Tyle kosztuje zarządzanie naszymi pieniędzmi. Co by się stało, jakby w takim szpitalu, jak w Nowym Targu, ludzie te swoje części składek zdrowotnych, dobrowolnych składek zdrowotnych, przekazywali na subkonto przypisane do szpitala tutaj miejskiego, zwykłego, do drugiego wybranego szpitala specjalistycznego i w sytuacji, kiedy dużo ludzi wyjeżdża gdzieś tam na wczasy czy poza granicę Polski, mają te swoje pieniądze na plastikowej takiej karcie podobnej do karty kredytowej. No nic by się wielkiego nie stało. Szpital byśmy mieli jak w dobrym filmie amerykańskim, tak by on wyglądał, tak byłby wyposażony, lekarz by w nim zarabiał i zapewniam Państwa, że jeszcze zostawałyby środki, których nie byłoby na co przeznaczyć. Które nie byłoby na co przeznaczyć, bo tego typu eksperyment przeprowadzono w województwie mazowieckim na 10 tysiącach osób zamieszkających w jednym z gmin. I ten eksperyment się powiódł. Także nie chcę niczego innego, jak tylko oszczędności, jak nie rozdawnictwa naszych pieniędzy. Bo w NFZ-cie wiadomo, jak jest. Krysia z Marysią siedzą, pstrykają długopisami i to jest ich zajęcie. Jak ktoś podejdzie do okienka, to są oburzone, że muszą na chwilę zająć się petentem. Proszę Państwa, w punkcie 7 zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. No to jest kwestia, o której mowa głębiej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale bardziej chciałoby się powiedzieć, że to kwestia takiej sprawiedliwości społecznej. No bo jak to jest, że nasze matki czy dziadkowie dostają 700-800 zł emerytury czy czasami renty, no i jak wygląda ich życie? Jak wygląda ich życie? Tak? Możemy zaobserwować w aptece, jak wygląda ich życie. Dzień dobry, a jest zamiennik tego antybiotyku? No jest. A ile kosztuje? 16. A jest zamiennik zamiennika? No jest. A ile kosztuje? 8. No a jest jeszcze jakiś zamiennik? Nie ma. A to ja dziękuję, przyjdę po emeryturze. I ci ludzie odchodzą. I ci ludzie odchodzą czasami tylko z apteki, a czasami odchodzą w ogóle. Bo się nie leczą. Bo się nie leczą. Bo nie ma dla nich współczucia w tym chorym państwie, w tej chorej administracji. I my sami tych ludzi czasami gdzieś tam pomijamy. Tymczasem nad człowiekiem starszym, nad człowiekiem, który czasami wygląda jak lump, jak kloszard, trzeba się pochylić, bo on tak wygląda, a czasami chodzi zakręcony, jakby powiedzieliby młodzi, tylko dlatego, że ten człowiek nie zapracował w tym głupim kraju, w tej głupiej administracji na to, by to państwo na stare lata u schyłku jego życia go właściwie traktowało i uszanowało. W to miejsce esbecja. Ja często jadam śniadanie, jak mam czas, gdzieś tam w Warszawce, w którymś z hoteli. W to miejsce przychodzi taki morda czerwona, spita, denaturatem, kiszczak. I on sobie kupi śniadanko za 300 zł, bo jego stać. Bo on ma emerytury 12 tysięcy. Taka to, proszę Państwa, zmiana proponowana przeze mnie. W punkcie 8 likwidacja ZUS-u i KRUS-u, a następne przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa o dobrowolnego ubezpieczenia się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. Też fajny pomysł, który brzmi dość populistycznie, niemniej jednak no, ta zmiana doprowadziłaby do tego, że wreszcie to my decydowalibyśmy się, czy chcemy być ubezpieczeni i gdzie chcemy być ubezpieczeni. Co nam dzisiaj z tego, że jesteśmy w ZUS-ie ubezpieczeni? No, spróbujmy, żeby ktoś z Państwa poszedł i się poleczył, na przykład, już nie mówię o specjalistycznym leczeniu, no, stomatologicznie. To prędzej zęby wypadną, niż się dostaniesz do lekarza, nie? No bo tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Proszę Państwa, w punkcie 9 zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełniających w zorganizowanych grupach przestępczych za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia. Ja jakoś szczególnie po tym, jak mnie zaatakowały media pisowskie, nie sympatyzuję z PiS-em, ale trzeba przyznać pewną i pamiętać o tę pewną rację, że PiS-owi udała się jedna rzecz. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. PiS-owi udało się dość skutecznie wystraszyć przestępców. Ta przestępczość organizowana za czasów rządu PiS dość mocno poleciała w dół. Te wszystkie statystyki poleciały mimo wszystko w dół. Ale teraz, kiedy rządzi nami Platforma Obywatelska już od 8 lat z kolegami
z PSL-u, no to zaczynamy, te auta na nowo giną, na nowo mamy dość duże, poważne rozboje, napady rabunkowe i to widać tą tendencję wzrostową. Więc uważam, że prawo karne powinno dość surowiej traktować przestępców. Jeśli zaś rzecz dotyczy przestępstwa pedofilii, obrzydliwego przestępstwa, które nie jest, proszę Państwa, przestępstwem żadnym. To jest zbrodnia przeciwko człowiekowi. Takiemu dziecku w wieku 10, 5, 12 lat odbiera się życie i każe się mu żyć. I to dziecko przy tym zapleczu, jakie dzisiaj w Polsce mamy, specjalistycznemu, to ono jest pozostawione rodzicom i samym sobie. Cierpi do końca życia. A w to miejsce w Polsce coraz więcej orzeczeń z warunkowym zawieszeniem wykonania kary za to przestępstwo. Jak taki pedofil, zwyrodnialec, takie zero życiowe, będzie wiedział, że na dzień dobry piątka mu grozi, bo nie da się wyroku powyżej 2 lat za przestępstwo świadome zawiesić warunkowo, no to on już będzie wiedział, na co się godzi. A potem przez te 5 lat w więzieniu, proszę Państwa, też tam mu pokażę, jakie to tam ma być. Jak on ma się czuć, jak czuło się to dziecko. Więc uważam, a dlaczego kara dożywocia? No bo są przypadki, takie jak zajmuje się teraz w Wejherowie, kiedy dziewczynka dotknięta tym przestępstwem wyszła od zboczeńca prosto pod pociąg. 14 lat. 14 lat. Stąd taki zamysł. Proszę Państwa, w punkcie 10 natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, kontroli skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednio nowo utworzonych departamentów Policji. To znowu nie jakaś wielka zmiana, tylko kwestie oszczędności i merytorycznego przygotowania tych ludzi do wykonywania tego zawodu. Po co nam, już nie wiadomo komu się zatrzymać dzisiaj. Straży Miejskiej musimy się zatrzymać. Straż Miejska zrobi nam fotoradarem zdjęcie. Policja nas zatrzymuje z iskrą. Policja nas zatrzymuje przy użyciu fotoradaru. ITD nas zatrzymuje. Żandarmeria wojskowa nas zatrzymuje. Za niedługo śmieciarka jak stanie, to będą nas mogli kontrolować. Po co tego tyle? I przy tym wszystkim dość poważne braki merytoryczne do wykonywania tego zawodu. No przecież w tych strażach miejskich, nie wiem jak u Was, no ale w większości to starych ormowców jeszcze można spotkać, no. No ci ludzie nie mają pojęcia o funkcjonowaniu prawa, a przecież to prawo nawet na poziomie zakresu kodeksu wykroczeń, a przecież nie tylko z tym taki strażnik miejski czy służba celna ma do czynienia, ono wymaga większej znajomości. I znowu przekazanie tych środków i środków technicznych do nowo utworzonych departamentów Policji, prawda? I tyle. I ta policja w Polsce jako służba mundurowa mająca bezpośredni kontakt z nami, ze społeczeństwem, najczęstszy, ona jest właściwie moim subiektywnym zdaniem przygotowana do wykonywania tego, proszę Państwa, zawodu. Ktoś powie, no panie Stonoga, ale przecież Straż Miejska nie jest finansowana ze środków publicznych, centralnych, tylko samorządy ją finansują. No nie? Więc jakie przekazanie pieniędzy do budżetu państwa. No. Ale jak ją utworzano, jak tworzono Straż Miejską, to finanse publiczne, centralne były w to inwestowane, więc dzisiaj na zasadzie subkonta wracamy te środki do budżetu centralnego. Proszę Państwa, w punkcie 11 likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisów ustawy Kodeks Karny poprzez obligatoryjne warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do 1 roku. No i tutaj wrócić trzeba do początku tego, o czym Państwu mówiłem. Też nam łatwo to oceniać. A to patol jakiś stoi tam pod blokiem, idzie policjant w mundurze, on krzyczy policjant, ty pip. Nie? I oceniamy to. No jakiś gdzieś złodziej na pewno z patologicznej rodziny, ale zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na co dzień. Proszę Państwa, te dzieciaki mają na początek 16, 17, 18 lat i za chwilę spotkają się ze strażnikiem miejskim albo policjantem na ulicy, ale zanim się z nim spotkają, to ten policjant, który czasami ma 2, 3, 5, 10, 20 lat służby, na odprawie jest przez swojego przełożonego sponiewierany, jak pies. Nawet psa czasami tak nie poniewieramy, jak tym ludziom się mówi na tych odprawach. On też żyje, czuje, tak jak my, radość i smutek i ma rodzinę, musi ją utrzymać.
i wychodzi na tą służbę, wychodzi do tej służby, ale przełożony mówi, bez 50 czy 20 mandatów to ty nie wracaj. No i co on robi na ulicy? Zelżony jak, już nie będę się powtarzał, no podejdzie do nas starszych na przykład, no to my znamy trochę prawo, nie przyjmiemy mu mandatu, powiemy proszę sprawę skierować na drogę postępowania sądowego i on w wyniku dnia jako takiego nie ma. I kto jest najłatwiejszym łupem? Małolacik, dzieciak, 16 lat, 17 lat, na środku ulicy go złapie, rękę do majtek włoży, czy nie ma tam tych narkotyków, obedrę tego dzieciaka z godności albo na ulicy, albo przy radiowozie, albo na komendzie. A jak jest któryś taki bardziej pyskaty, to jeszcze mam dodatkowy wynik, bo mnie przecież znieważał jako policjanta. I już ten mój przełożony cieszy się, że przyszedłem i z mandatem, i z zarzutami karnymi. I to dziecko, już nieważne z jakiego domu, i to dziecko dorasta później do 18 roku życia, 19, 20, jak ono ma szanować mundur? A przez szacunek do munduru, jak ma szanować instytucje państwa, a przez brak tego szacunku, jak ono ma normalnie się wychować, jak ono ma zacząć funkcjonować w życiu społecznym. I tych ludzi, proszę Państwa, na początku skazuje się na niebyt. Produkcja przestępców. Proszę Państwa, w Polsce żyje 11,5 miliona osób w wieku od 18 do 30 lat. 11,5 miliona. 11,300 z haczykiem dokładnie. Jak Państwo myślicie, ile z tych osób skazanych jest za występki, czyli za przestępstwa, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch? Czyli mówimy o najlżejszych rodzajowo przestępstwach. Jakieś znieważenie, pomówienie, groźba karalna. Najlżejsze rodzajowo przestępstwa. Czy ktoś z Państwa wie, ile osób jest? 4 076 000. 4 076 000 młodych ludzi, którym wmówiono na progu życia, że są nikim. Nie musimy oceniać tego pod kątem, no panie Stoga, dobrze, no ale jak ktoś popełnia małe przestępstwo, to co, nie jest przestępcą? Jest. Tylko, że te 4 miliony dzisiaj siedzi w Anglii, Niemczech, Belgii, Holandii, Francji, Szwajcarii, Stanach i tam, mogąc się rozwijać, dostając jakąś pracę, nie zawsze godną, ale dobrze płatną, pozakładali rodziny. Jak wyjeżdżali, mieli 21, 2, 3, 5 lat, a dziś mają blisko 30. I te rodziny tam pozakładali, poczęli, powołali na świat dzieci. I nie zdają sobie ci ludzie sprawy, że gdy będzie się walił kolejny biuletyn, gdy będą się waliły kolejne statystyki, to te ich występki przedawniają się po 10 latach. Nie wiedzą o tym, że skoro nie zapłacili kary grzywny orzeczonej przez sąd czy kosztów sądowych, to sąd będzie zamieniał to na zastępczą karę pozbawienia wolności, bo takie mamy nowe prawo po nowelizacji. I co się stanie? No, stanie się to, że policja na mocy, a contrario ustawy 1066, pojedzie bez żadnych zgód, bez eny, po takiego człowieka do Anglii, do Niemiec, wyjmie go z tej rodziny i przywiezie do Polski. Z uwagi na to, o co, za co jest skazany, to długo nie posiedzi. Miesiąc, dwa, trzy, cztery. W tym czasie zazwyczaj 50% rozpadnie się małżeństw. Dzieciaki, bo te 30-40-latkowie to ich dzieci, to są dzieci 10-20 lat. Dzieciaki wejdą w to, o czym opowiadałem. Nie wszystkie oczywiście, na początku. I tak się nakręca. I czy Państwo myślicie, że to jest przypadkowe? Nie, to nie jest przypadkowe, bo pracę ma policja, pracę ma prokurator, pracę ma sąd, który orzeka w tej sprawie. No i teraz w zależności od tego, skąd takie dziecko pochodzi, albo pracę ma kurator, no jak nie jest z dobrej rodziny złodziejskiej jakiejś porządnej, albo z mafii, albo z komunistów, czy to, co się z nim dzieje, no trafia do więzienia. No 4 miliony. Tylko, że jak do tych 4 milionów dodamy męża czy żonę i jedno dziecko, to robi się nam 12 milionów. 12 milionów, którym mówi się z Polski raus. Tu nie ma dla was miejsca. 12 milionów osób młodych, które wyrzucono przez ostatnich 8 lat z Polski na Zieloną Wyspę. Proszę Państwa,
punkcie 13 zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa, tudzież związki partnerskie na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego, tudzież partnerskiego. W punkcie 14 zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W punkcie 15 zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. Proszę Państwa, niby nic, ale każdy pyta... Panie Stonoga, pan biega po tej Polsce i przeklina na lewo i prawo i wszystkich obraża, a jaki ma pan pomysł na to, żeby zachęcić ludzi starszych do siebie? Czy to jest pomysł na zachęcenie ludzi starszych? No, trudno uznać 40-latka za starszego, bo ja już skończyłem 40 lat i nie czuję się jakoś szczególnie staro, ale częstokroć jest tak, że widzimy ogłoszenie o pracę. Przyjmę 18-latka z doświadczeniem życiowym gruntownie wykształconego, nie? To takie są ogłoszenia. Dyspozycyjny z prawem jazdy. No a jak taki 40-latek traci pracę, no to wiadomo, że on jest bardzo towarem na rynku pracy niepożądanym, bo tak, zna prawo pracy, jest roszczeniowy, ma zazwyczaj rodzinę, nie jest dyspozycyjny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakaś drobna zmiana mająca istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, który decyduje się jednak na zatrudnienie takiej osoby. Bo co się dzieje z tymi ludźmi, którzy częstokroć są bardzo dobrze wykształconymi ludźmi? No oni kończą w budkach, na cieciówkach, siedzą gdzieś tam na parkingi, wpuszczają, albo nie ma kasy, małżeństwo po 20 latach się rozsypuje, rodzina ulega destrukcji i różnie się też dzieje z ich dziećmi. Tak? Bo to naturą się tak zazwyczaj kończy. Więc trzeba zrobić coś nawet na tym poziomie w Polsce, żeby zabezpieczyć możliwość pracy dla tych ludzi po 40. Bo najciężej jest w tym FI-55. Wtedy praktycznie pracy już nie ma nigdzie dla takiego człowieka. I jeśli taki przedsiębiorstwa uzyskałby właściwe warunki i ogromne zniżki podatkowe w zamian za zatrudnienie takiej osoby, to myślę, że to byłoby cokolwiek w Polsce zrobione dla tych ludzi, którzy stracili tę pracę z różnych zresztą powodów. Podobnie rzecz się ma z rolnikami. Większość rolnic, małych gospodarstw rolnych, takich do 5-10 hektarów, padło tylko dlatego, że nie sprostały wymaganiom unijnym. No i jeszcze kwestia górników, których cała Polska nie wiem dlaczego nienawidzi. No fajnie ocenić, że kopalnie są nierentowne w Polsce. No są nierentowne. Tylko żeby ocenić rentowność tych kopalń i pokazać społeczeństwu, ile naprawdę straty albo zysku jest na tonie polskiego węgla, to trzeba w bilans kopalń wrzucić przychody państwa, skarbu państwa, wynikające z importu węgla do Polski. VAT, akcyzę i cło. I jakże to jest, proszę Państwa, niesprawiedliwe, że do podstawy naliczenia cła, a później VAT-u, węgiel ściągany do Polski, bo w Polsce jedna osoba ściąga węgiel ten z Rosji, ze wschodu. To jest firma, spółka córka Jana Kulczyka, tego, na którego 3 klaśnięcia cały rząd leciał na obiad pogadać, jak tam się interesy mają. I teraz, proszę Państwa, kosztem uzyskania węgla, zakupu w istocie w Rosji, to jest koszt jego zakupu tam gdzieś daleko 3000 km od granicy, i dowóz tego węgla do granicy polskiej. Natomiast Kulczyk cały czas przedstawia faktury nabycia jego tam, 3000 km przed polską granicą. Więc jest to stałe, akceptowalne przez Skarb Państwa potężne uszczuplenie podatkowe sięgające kilkuset milionów w skali miesiąca. No i wtedy o Kulczyku można pisać, że on zarabia 8 milionów na dzień, nie? Jak ma takie fory. U naszych rządzących, co było widać na tych obiadkach. Proszę Państwa, kolejny i 16 punkt, już ostatni, bardzo istotny, to jest ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. Przepraszam. Często się jesteśmy zaskoczeni, a ja to się często denerwuję, jak widzę, że tam
mój brat Michnik z Gazety Wyborczej tak dobrze pisze o moich przyjaciołach tam różnych. No ale trudno, żeby on pisał, proszę Państwa, źle, bo z budżetu Państwa w ostatnim tylko 2014 roku wydano dla Gazety Wyborczej 61 milionów 900 tysięcy złotych i drugą część tego tortu otrzymała Rzeczpospolita. Pozostałą kwotę z liczby 120 milionów. Jakieś grosiki, Super Express i ktoś tam jeszcze. Więc jak oni mają pisać? No, ktoś by pisał źle, jakby dostał z Afriko 60 milionów złotych. Przez 60 milionów złotych podzielić się na obiady USOWy. Ile to obiadów w doborowym towarzystwie. Nie? Tak, proszę Państwa, pobieżnie wyglądają założenia programowe tej mojej partii. Kim jestem i dlaczego uzurpuję sobie prawo do takiego, nie innego zachowania na scenie politycznej, jeszcze tej w skali mikro i o co mi w ogóle chodzi. Ja jestem, proszę Państwa, jedynym w powojennej historii człowiekiem uniewinnionym prawomocnie 118 razy. Ja jestem jedynym w powojennej historii człowiekiem, którego zrehabilitowano z trybuny sejmowej 26 października 2006 roku. Znajdziecie to w stenogramach sejmowych. Wpiszcie sobie Stonoga Piątek, nazwisko zastępcy prokuratora generalnego, który wygłaszał tę rehabilitację. I postanowiłem po tym, jak wmówiono mi, że nie mam prawa żyć, bo mnie wrzucono do więzień i oskarżono o wszystkie przestępstwa świata tylko dlatego, że w roku 2002 uzyskałem pełnomocnictwo KFI Koloseum i Węglostal S.A. do windykacji długów. Długów, za które Skarb Państwa, proszę Państwa, ponosił pełną odpowiedzialność, bo udzielał rozlicznych gwarancji. Więc działałem na korzyść majątku narodowego. Ja byłem przekonany, że otrzymam jakieś dokumenty, faktury z KFI Koloseum, z treści których by wynikało, że ktoś z Państwa za coś nie zapłacił. Jest faktura, biorę, idę do sądu, dostaję nakaz zapłaty i idę z tym nakazem do komornika. Tymczasem okazało się, że Józef Jędruch, szef konsorcjum KFI Koloseum, miał ukraść 350 milionów złotych, ale więcej niż te 350 milionów złotych rozdał polskim politykom, sędziom, prokuratorom, oficerom służb specjalnych, że w ogóle te pieniądze nie dotarły w sferę obrotu gospodarczego. Jakie były tytuły prawne do tego rozdawnictwa? To były, proszę Państwa, w większości czeki odcinki zrealizowanych czeków gotówkowych. Czyli nie było dyskusji, że ktoś tam jakieś czerwone ryje, Millery, nie Millery by się wyłgały, bo był jego czek z jego podpisem, z jego serią i numerem dowodu osobistego. No i ja te długi ściągałem. Przez 2 miesiące ściągnąłem, proszę Państwa, tych długów 171 milionów złotych żywej gotówki na rzecz Skarbu Państwa i chwilę później wysłano mnie, żebym pisał pracę naukową o stosunkach kultury, w zakresie kultury i sztuki landu Hestii i województwa mazowieckiego. Cały szczęśliwy, miałem 24 lata. Jakie tutaj szczęście, taka fucha, jadę do Niemiec. I wyjeżdżając do Niemiec, proszę Państwa, w Polsce nie toczyło się wobec mnie żadne postępowanie karne. A kiedy wyjechałem, to tak jak Stalin robił ze swoimi ludźmi, w Polsce wszczęto te postępowania. Na początku było ich niewiele, 89. 89, otwieram któregoś ranka komputer w Niemczech, patrzę, Stonoga szukany listem gończym. Jadę do sądu rejonowego w Inowrocławiu, tam spotkam pana sędziego Bartosza Jankowskiego. Mówię, panie sędzio, pan podpisał list gończy za mną, no to jestem. No panie Stonoga, to niech pan usiądzie, bo ja pana przecież nie zamknę, nie zaprowadzę do więzienia. Przyjedzie zaraz policja i pana zamknie. Przyjeżdża policja z Inowrocławiu, panie Stonoga, niech pan poczeka, przyjadą koledzy z CBS-u z Bydgoszczy. Więc siedzę sobie jeszcze 2 godziny. Po 2 godzinach przyjeżdżam z Bydgoszczy. Panie Stonoga, przyjadą koledzy z Komendy Głównej Policji. Niech pan proszę tu siedzi na tej ławce. No i przyjeżdżają policjanci. Po wielu, wielu godzinach mówią, co ty tu chciałeś, weź stąd wyjść za bramę. Wyjść za bramę. Nie wiedzą, że ten człowiek, który obok mnie siedzi, to sędzia Bartosz Jankowski, który sporządzi z tego opinię. I tak jak powiedziałem, na początku było to 89 spraw karnych, wszedłem za bramę więzienną, przyszły te 89 zarzutów pod moim adresem, to przyszły 4 rolki faksu, takie kiedyś były na papier światłoczuły. I kiedy w tym więzieniu siedziałem, jako osoba tymczasowo aresztowana, to dalej na terenie Polski popełniałem przestępstwa. W sumie dobiłem do 118.
Czyli jeszcze kilkadziesiąt przestępstw popełniłem, siedząc już w więzieniu. Dalej jeździłem po Polsce i dalej okradałem ludzi. W którymś momencie, kiedy siedziałem już 2,5 roku w tym więzieniu, doszło do takiej sytuacji, że tego trwającego na wówczas 2,5-letniego tymczasowego aresztowania nie było sposobności w żaden sposób rozliczyć. Bo albo nie było jeszcze wyroków wskazujących, a sądy aresztu nie stosowały w tych sprawach, albo część spraw na etapie postępowania przygotowawczego umorzono z powodu braku znamion ustawowych czynu zabronionego w moim działaniu, ale po uprzednim postawieniu mu jednakowoż tych zarzutów, albo zapadały pierwsze wyroki uniewinniające. No i proszę Państwa, kiedy doszło do tego, ja jeździłem 200 dni, ponad 200 dni spędziłem w luksusowym samochodzie flagowym marki Star na ławce, bo mnie wożono z miasta do miasta, bo wszędzie miałem sprawy karne. Kiedy nie było jak tego rozliczyć, ktoś wpadł na pomysł, że Stonoga nie spłacił swojej karty kredytowej. Ja wtedy miałem 12 lat, do dziś ją mam, z dużym limitem. No i faktycznie, jak na moment zatrzymania zużyłem z niej 19 900 zł. Żona to spłaciła, nie wiem, po 2-3 miesiącach. No i po latach postawiono mi zarzut usiłowania do prowadzenia banku PKO BP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19 900 zł z tytułu tej karty kredytowej i skazano, jakby tu ktoś z Państwa był prawnikiem karnistą, to na pewno w to nie uwierzę, na 3 lata i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. 3,5 roku za 19 tysięcy. A w wyroku zastosowano przepis artykułu 64, czyli przepis dla recydywistów. Mimo, że nigdy wcześniej nie byłem w więzieniu, ani też nie byłem karany. No i siedzę tak w tym więzieniu, mówię, kurde, no muszę zacząć pisać, przecież ja jestem niewinny. No ale tych niewinnych ze mną tam jeszcze było 2,5 tysiąca. To nie za bardzo się tak tym przejmowali. Mówię, okej, no to inny może pomysł. No to napiszę, że nie jestem recydywistą. No ale to już postanowiłem do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, do Amnesty International. No ale to, nikt tam się tym nie zajął, nawet nic nie odpisali. No, więc któregoś wieczora wziąłem kartkę 4 i napisałem pismo do pana ministra sprawiedliwości. Pismo było skuteczne, bo już 2 dni później postawiono mi zarzut znieważenia pana ministra w piśmie. I proszę państwa, bardzo szybko, naprawdę po kilku tygodniach przyjechała do mnie ekipa biegłych psychiatrów i psychologów, zbadali mnie, stwierdzili, że tak, mogę odpowiadać za znieważenie pana ministra, że nic mi nie dolega. Jedyne, co mam ich zdaniem, to zespół stresu pourazowego. Wiecie, co to takiego? Zespół stresu pourazowego? Jak ludzie przyjeżdżają do Polski z Afganistanu, z wojny, to mają taki. I że oni proponują, żeby zweryfikować podstawę prawną pozbawienia wolności, bo ich zdaniem zbyt poważnie wygląda ta moja linia roszczeniowa, a jest zbyt dobrze ich zdaniem referowana. No, pojechali ci lekarze z powrotem, a 23 marca 2006 roku prokurator generalny Irena Okrągła, nie Zbigniew Ziobro, tylko Irena Okrągła, złożyła kasację do Sądu Najwyższego. 25 lipca 2006 roku Sąd Najwyższy tę kasację uwzględnił, zarzucając sądom obu instancji rażące naruszenie prawa i kazał mnie zwolnić z więzienia. Prawie kazał, jak wiecie, prawie robi czasami różnicę, dlatego że Sąd Najwyższy stojący na straży demokratycznego państwa prawa zapomniał wysłać nakazu zwolnienia Stonogi z więzienia przez tylko 4 miesiące jeszcze. Do listopada siedziałem już, nawet na Białorusi to by coś sfałszowali, żeby tą podstawę prawną jako na kolanie napisali by była, nie było żadnej. W ostatnich dniach odwiedziła mnie w więzieniu 72-letnia matka. Wychodząc z widzenia uznali, że coś wynosi, rozebrali ją zgodnie z prawem, kobiety to robiły, rozebrali ją do naga, doznała rozległego zawału serca, nie przeżyła tego przeszukania, zmarła. Wyszedłem, proszę Państwa, z więzienia i myślę, nie, to nie ma sensu już w ogóle w tą politykę z powrotem się bawić, ale trochę bym się pomścił, nie? No to po wyjściu z więzienia 6 grudnia 2006 roku zostałem na nowo zatrudniony jako szef pionu prawnego Biura Poselskiego Kancelarii Sejmu i nie ukrywam, że na tyle, na ile mogłem, to się tam trochę pomściłem na tych różnych dziadach. I z 2008 na 2009 rok przy opłatku, tam opłatki w Sejmie są zakrapiane, rzuciłem im tymi różnymi legitymacjami, powiedziałem dziękuję, do widzenia. I postanowiłem być, proszę Państwa, prymitywnym handlarzem samochodów, bo na tym się zarabia mimo wszystko dość duże pieniądze. Byłem przekonany, że jak pokaże się z tej strony, że już handluję sobie samochodzikami, to nikt mnie nigdy
nie będzie się o więcej zaczepiać. No ale tak nie było. Zaczęło się od tego, że nie chcieli mi oddać podatku VAT z tych moich zakupionych salonów samochodowych w Lubinie, Zamościu i nie tylko. No więc okleiłem sobie auto, ja chciałem po prostu na złość im zrobić. No bo wiecie, frajdą jest pojechać pod skarbówkę z autem, na którym jest napisane pierdolę fiskusanie. Tak dla mojego widzimisię chciałem im pograć na nerwach. No skąd ja wiedziałem, że z tego zrobi się taka akcja społeczna, tak? Nie wiedziałem, że to będzie miało miejsce. No i całą tą późniejszą historię Państwo już znacie. Oczywiście Wy mnie znacie z tego, że Stonoga to jest chami wyrzucił policjanta biednego, stójkowego za bramę tylko dlatego, że mu wjechał na jego podwórko. Tak oczywiście nie jest, bo tymi policjantami, nie tylko policjantami, od 2006 roku w mojej kancelarii adwokackiej się zajmuję, świadcząc dla nich prywatną, bezpłatną pomoc prawną. Mam na swoim koncie kilkadziesiąt uniewinnień, policjantów, celników, strażników, żołnierzy, kilkanaście przywróceń do służby i wjeżdża taki gówniarz, gdzie ja myślałem, że przyjechał chłopak któryś z ruchu drogowego na przerwę, na kawę, bo przyjeżdżali do mnie codziennie. Tam, ja tam na co dzień nie siedzę, ale do moich pracowników. I wychodzę z uśmiechem, mówię, niech pan wyłączy te sygnały dźwiękowe, bo ja tu autami handluję, obcie, jak to wyje, po co to wyje, jak pan stoi na podwórku. A mówi, on mi powiedział, sorry, nie chcę pan cytować. Pocałuj mnie tu i tu. No i wtedy dopiero wyjmuję telefon, mówię, co ty, chamie, powiedziałeś tam. To tak było, naprawdę. Zresztą, gdyby było inaczej, to prokuratura nie umorzyła tego śledztwa, a umorzyła je z powodu wyzywającego zachowania się pokrzywdzonego, bo tak jest to w uzasadnieniu napisane. Proszę Państwa, chcę coś zmienić w Polsce. Chcę coś zmienić w Polsce. Ja nie mam żadnego prywatnego interesu w tym, żeby robić sobie przede wszystkim to, co robię, bo piszą ludzie, ten Stonoga ze służb specjalnych, jemu nic nie robią za to, co on robi. No tak nie jest, bo tych nowych spraw to znowu mam 7 albo 10, bo to co chwilę, który się poczuje tam urażony. Nie? No ale co im zrobię, jak się tak łatwo urażają? Niech się urażają. Tak to w istocie wygląda. Poparcie społeczne jest dość duże. Jest dosyć duże. Jeśli chodzi o moje powiązania ze służbami specjalnymi albo jakimiś WSI, CBI, DXI, to ich nie mam. Jakby tak się kiedyś publicznie okazało, to możecie mnie spotkać w gębę napluć, bo nie mam, po prostu nie mam. No, szkoda mi tylko mojego teścia Wieśka, bo to taki podsiwina jest chłop. Bo mówią, że to generał z WSI, nie? A mój Wiesiek 41 lat słonie karmił w warszawskim zoo. Najbardziej smutnym elementem tych ostatnich czasów mimo wszystko był ten atak mediów pisowskich, tych Rachoniów, Kaniów, Telewizji Republika, Sumlińskiego, tych wszystkich ludzi. Starają się dzisiaj każdy z tego wybielić, albo stara się mój pan Stonoga, bo to źle zrozumiał, dobrze zrozumiałem. Jeśli taki autorytet jak pan profesor Stanisław Michalkiewicz mówi, że Stonoga przypomina mu takiego Rybickiego, który przychodził w stanie wojennym na spotkania, wygłaszał płomienne mowy, a później się okazało, że Rybicki jest konfidentem, to jemu się zapala czerwona lampka. No który przyzwoity człowiek jest w stanie porównać drugiego człowieka z kimś, przez którego ludzi wywożono na Sybir? Ludzie. Ja w 81 roku to miałem 7 lat. Staro wyglądam, a ja się urodziłem w 74. A przy zmianie systemu w 89 miałem 15 lat. No może by było tak, te dzieci komuchów, myśmy które ganiali tam w wojnę, żeśmy grali w piaskownicy u nas w Ozimku. No ale to mogła być jedyna współpraca, jaka była. Później nie mogłem z WSI współpracować, bo przecież w kryminale siedziałem. A WSI w 2006 już rozwiązano. No to z kim? A w kryminale jeszcze mogłem. No ale to by mnie szybciej wypuścili, nie? Albo wcale nie zamknęli. Więc to tak wygląda. To tyle z mojej strony, nie będę już tego monologu prowadził, bardzo proszę pytania, odpowiem na każde. Zapraszam do dyskusji. Kto ma pytanie? Jako, że jestem osobą, przeciwko której toczone jest postępowanie sądowe na podstawie 13 artykułu ustawy prasowej. Proszę o upublicznianie mojego wizerunku. A teraz pytania. Sorry, że z kartki, ale mój poziom jest jak w TVN-ie.
Co pan sądzi o wzmocnieniu zasad kontradyktoryjności w KPK? Czy będzie miało to wymierny wpływ na zmniejszenie ilości spraw karnych w polskich sądach oraz spadek statystyk wydajności prokuratorów? Przeczytać wszystkie cztery pytania, czy... Pojedynczo, dobrze? Szanowny panie, chciałbym panu odpowiedzieć merytorycznie na to pytanie. To wymagałoby chwili czasu. Natomiast jeśli mielibyśmy rozmawiać o prawie karnym procesowym przez pryzmat zmian tego prawa, możemy to przyciemnić? No? Przez pryzmat zmian tego prawa, no to moglibyśmy tutaj toczyć dość długą dyskusję. Prawda? My naprawdę musimy pogonić ten stary układ z prokuratur i sądów, bo bez tego my nie jesteśmy w stanie korzystać z jakiegokolwiek prawa. Lepszego, gorszego, to tak woli wejścia. Co ja myślę o tym, o co pan pyta? Ja myślę, że to, co stało się w ostatnich dniach, zmiana ustawy, i zresztą nie tylko w ostatnich dniach, ma na swój przedmiot rzecz zupełnie inną, proszę pana. Zmieniamy KPK, co oznacza, że w większości już rozpoczętych przewodów sądowych będą one w pewnym sensie musiały lecieć od początku. Ktoś, kto zna prawo karne, powie, nie, tak nie jest. Ale w istocie, z uwagi na brak doświadczenia i sądów, i stron procesowych, te sprawy będą musiały lecieć od początku. Wiele ze spraw ważnych, ujawnionych na początku roku 2000, za chwilę się przedawni. Wprowadzono również tę zmianę, że nielegalne uzyskane podsłuchy, dowody, tak, w postaci tych podsłuchów nie będą mogły być dowodami w sprawie. Oczywiście ktoś powie, prawo nie działa wstecz, no ale obaj wiemy, że w stosunku do sprawcy przestępstwa stosuje się ustawę względniejszą w chwili orzekania. Więc tak naprawdę chodziło tutaj o rozmontowanie już istniejących postępowań karnych grożących różnym ludziom, nie tylko politykom, ale różnym ludziom, wpływowym ludziom w Polsce. No i obalenie, bo oni już teraz sami nie wiedzą. Służby nagrywały służby, ludzie nagrywali ludzi, ludzie nagrywali służby, ludzie nagrywali kelnerów, kelnerzy ludzi i nie wiedzą, kto co ma, nie? Jak to wyjdzie, to niechże to chociaż już dowodem nie będzie, to nie będzie nowych spraw. Więc to jest takie, mam poczucie bezkarności. Czy to przyspieszy procedurę? Uważam, że na ten moment do wypracowania jakichś wykładni funkcjonalnych w tym nowym brzmieniu przepisów, to wydłuży. To jest paraliż w tej chwili wymiaru sprawiedliwości, a nie przyspieszenie jego funkcjonowania. A tak z doświadczenia u wizyty u prokuratorów, czy w końcu oni zaczną, jak oskarżają, czy zaczną przedstawiać dowody, czy dalej będą tak bezpodstawnie? Proszę pana, no ja to doświadczenie mam jak... Nie jeden adwokat takiego nie ma, czy sam prokurator, czy sędzia, bo wiem, jak ich zdenerwować, wiem, jak ich wyrzucić ze swojej własnej sprawy, jak się nie da proceduralnie, to się źle wiązankę i taki pan jest pokrzywdzony, musi się wypisać z danej sprawy. Natomiast czy prokuratura podejdzie wreszcie zawodowo do procesu oskarżenia? O czy to panu chodzi? Czy się wezmą do roboty po prostu? Proszę pana, co pan wierzy, że tu banany wyrosną w nowym garnku? Ja pana pytam. Nie wierzę w to. Dopóki nie złamiemy tego kręgosłupa pogardy dla zwykłego człowieka, umocowanego, o tym, o czym mówiłem, podczas procesu nauczania, co z tego, że mamy dużo młodych prawników? A kto ich uczył? Te purpurowe nosy, te komunistyczne ryje, jak ich uczyli? I nauczyli ich tej pogardy. I my nie mamy szans. Wie pan, kiedy jest szansa na uczciwy proces karny, cywilny, jakikolwiek, administracyjny w Polsce? W domu pan przychodzi, chowa do szuflady kulturę osobistą, robi się na chama, wychodzi na dwór, idzie do sądu, robi to co stonoga, wtedy ma pan szansę. Bo tam 3-4 sprawy panu zrobią za znieważanie. 500 tysiąc złotych dać biednym dzieciom, frajda. Frajda. Jak dla kogo? Ale ja mówię to w wielkiej przenośni, frajda. Ale ma pan szansę na uczciwy proces, bo oni nienawidzą roszczeniowców. Ale nie takich, co tylko, wie pan, ładnym językiem posługują, bo takie ma u nich przegrane. Ja proszę spróbować, jak się pan nie boi, 500, ja panu dam. Niech pan pójdzie do sądu i im tam pośle trochę. Może następne pytanie, bo troszkę się roz... Proszę wypowiedzieć się na temat afery w Rumunii, gdzie prokuratura oskarżyła premiera Viktora Ponte o korupcję. Kiedy Polska osiągnie ten poziom demokracji? Proszę pana, więc nie mam żadnej wiedzy na temat tamtej afery. Żadnej, nawet takiej medialnej. Ale sam fakt. Nie miałem czasu. Natomiast kiedy Polska osiągnie... No to hipotetycznie, jeśli... Proszę pana, będę to powtarzał jak jakiś nienormalny. My nie mamy szansy na uczciwe państwo, na
zbudowanie fundamentu uczciwego państwa bez dekomunizacji. Nie mamy żadnej szansy na to. No i zobaczcie, jak dziś z perspektywy czasu popatrzymy na aferę Rywina, no to to była pierdółka, nie? Popierdółka ta afera Rywina. Co było później i jakie skutki są tego? No nikt nigdy, za wyjątkiem tego Rywina, o ile w ogóle był winny, nie poniósł w Polsce żadnych konsekwencji. Ile ludzi odebrało sobie życie, ile ludzi skoczyło z dachów, ile ludzi zabiło swoje dzieci, dzieci zabiło rodziców, ilu ludziom odebrano wszystko i nikt nie poniósł żadnej konsekwencji. Pan mnie pyta, czy my mamy w Polsce szansę na zmianę pośród ludzi samego jednostką. To nie pójdziesz tak daleko, nie zadenuncjujesz tego, bo cię zniszczą. I ja uważam, szanowny panie, że szanse na to są, ale to my musimy chcieć. To społeczeństwo musi chcieć. Społeczeństwo jest bardzo zmanipulowane. Nieważne, czy przed wami siedzi tu dzisiaj jakiś Stonoga, czy Kukiz, czy Korwin, czy ktokolwiek, przepraszam, inny. Zobaczcie, ilu nas jest. Ludzie mają... Nie ma ich dzisiaj dlatego tutaj tak wielu, jak ja bym chciał, czy każdy, kto przyjeżdża na takie spotkanie, dlatego, że oni nie chcą albo mają dosyć polityki. Ci ludzie w większości dzisiaj są w pracy. Ci ludzie w większości dzisiaj też boją się tu przyjść i pokazać wśród nas, bo to jest niemodne. Kilka dni temu zrobił człowiek, który od 20 lat wszystkie polonijne spotkania w Kopenhadze robi. Przecież tam było tylko takie spotkanie jak dzisiaj. Prawnik, 31 lat, 4 fakultety, Polak, wyrzucony z pracy. W Kopenhadze, w Danii, wyrzucony, dzisiaj zadzwonił, dyscyplinarnie, z pracy. Dlaczego? No nie wiem dlaczego. Mówię, no to powiedz dlaczego. No, bo to nasza spółka to jest duża spółka audytorska i nie chcą, żebym ja się w politykę mieszał. No ale chłopak organizował spotkania polityczne dla wszystkich, dla PiSu, nie PiSu, dla wszystkich, którzy tam przyjeżdżali. Wyrzucony z pracy, nie? A to było takie spotkanie jak to teraz, dzisiaj. No nic się wielkiego nie działo. Bardzo proszę. Trzecie pytanie. Co pan sądzi na temat artykułu 2 ustęp 3 oraz ustęp 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, która to ustawa brzmi? Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności ustęp 3 ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych, ustęp 5 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Czy ustawa ta sprawdza się, jeśli giną ludzie, którym policja wyjmuje konopie z gardła, umierają ludzie od dopalaczy, dzieci po maturze w dorosłość wkraczają z wyrokiem, co po części wyklucza ich z życia społecznego? Czy można kogoś oskarżyć o niedopełnienie w przypadku ustępu 3 oraz o przekroczenie uprawnień w przypadku ustępu 5 wyżej wymienionej ustawy? Proszę pana... Po prostu czy można... Proszę pana, szanowni państwo... Nie gniewajcie się na mnie, ale ja osobiście uważam, że ta cała marihuana, te miękkie narkotyki w Polsce, to nie jest nic na tyle ważnego, by sobie tym głowę zawracać. Bo z tego się zrobiła taka wielka góra lodowa, ja dokończę, i jakieś lobby niewątpliwie. Oczywiście, że ja dostrzegam, nie tylko ja, kwestie strat budżetu państwa z tego, że nie ma dochodu z akcyzy lub innych podatków z legalnej sprzedaży, na przykład marihuany. Ale tu nie jest kwestia w zezwoleniu palenia tego dziadostwa, bo dla mnie takim samym dziadostwem jest ta marihuana, jak te, proszę pana, dopalacze. Bo niestety, ja to tak oceniam. Z takiego pochodzę domu i mam prawo, tak to pyta pan, więc panu odpowiadam. Natomiast rzeczą zupełnie inną jest zakazanie zażywania tego, a rzeczą inną jest karanie człowieka. Bo w moich tych założeniach programu ja mówię o warunkowych zawieszaniach postępowania. Niech to dziecko młode, które się ma prawo popełnić błąd, przejdzie tę procedurę 3 dni na tym dołku, niech dotknie tego brudu na tej policji, niech zobaczy, jak procedura karna wygląda, ale,
ale niech ono ma z mocy ustawy takie postępowanie karne w dalszej części zawieszone. Jeśli odważy się w ciągu roku próby zrobić to samo, no to musi się liczyć z konsekwencjami. To ja jestem przeciwnikiem produkcji z młodych ludzi przestępców w Polsce. Po prostu tego jestem przeciwnikiem. Natomiast nie jestem za zalegalizowaniem marihuany ani leczniczej, ani tej, ani nieleczniczej. Natomiast dopalacze, no policja nie zawsze jest zła, a powiem inaczej, no rzadko kiedy jest zła. Tu się policjanci na Śląsku napracowali ostatnich kilka tygodni, bardzo poważne ilości dopalaczy zaprowadzili do prokuratora z wnioskiem aresztowym, no ale prokurator nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych. I dam sobie ostatnie dwie nogi od stonogi obciąć, że jakbyśmy mieli te nazwiska tych małolatów, to się okaże, że tata albo dziadek 100% esbecja. 100% czerwony ryj, jakiś były dyrektor kopalni, kogoś i święte są bachorki, takie są nietykalne. Także tak to wygląda. Właśnie pytanie moje nie tyczyło się, czy jest pan za legalizacją, bo w większości społeczeństwa oczywiście nie jest, tylko o stosunek policji do tej ustawy, czyli ich wykrywalność i używanie statystyk, karanie ludzi, którzy mają 1 gram, pół grama marihuany i czy to nie jest tak jakby przekroczenie tych przepisów, które powinny społecznie być, przestrzeganie ich powinno być społecznie pozytywne, a nie stwarzać późniejsze negatywne skutki, czyli tak jak w chwili obecnej jest afera z dopalaczami śmiertelnymi. Proszę pana, policja realizuje prawo, realizuje takie, jakie ma. To, o czym ja to też dzisiaj panu na to pytanie już odpowiedziałem. To policjantowi jest najłatwiej zrobić statystykę na młodzieży. On dochodzi z punktu widzenia prawa, on ma rację. Bo on znajduje ten narkotyk, stawia te zarzuty. Jest jeszcze tylko pytanie, w jaki sposób to robi. I rzadko kiedy udaje się takiego policjanta postawić przed sądem i oskarżyć go o nadużycie jego uprawnień. To są rzeczy prawie niemożliwe w Polsce. Może jeszcze... Może pan wróci, damy głos komuś, bo... Dobrze, żeby się chętnie, bo nogi mnie... Kto z państwa? Tutaj pani jest pierwszym. Proszę pana, z tego co wiem, pana zamiarem jest budowa partii politycznej. I jak pan widzi siebie na scenie politycznej i jak pan siebie widzi w nadchodzących wyborach parlamentarnych i czy się pan widzi? Bo Zbigniew Stanoga jako zjawisko jest dość ważne. Mówimy tutaj o narkotykach i wpływie w mieście, w którym prosperuje spokojnie apteka konopna, proszę państwa, gdzie usankcjonowano rzecz pod tytułem, że marihuana jest lecznicza i nikt tego nie neguje. Po prostu mamy duże kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, już nie opowiadajmy o tym, że nic się w tym kraju nie da i nie można. Natomiast interesuje mnie to, jakie pan widzi swoje poparcie, znaczy jak pan widzi poparcie dla swojej przyszłej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych i tworzy się partię po to, proszę pana, żeby przejąć władzę. Jak pan ją chce przejąć? Proszę pani, dziękuję za to pytanie. Po pierwsze, nasza partia została już zgłoszona do wniosku, do sądu wraz z odpowiednimi dokumentami, wraz z wnioskiem o jej rejestrację. Członków mamy, którzy się zgłosili do nas i podpisali deklarację, niewiele, 86 tysięcy. Platforma ma 60. 86 tysięcy. Jak widzę swoje poparcie? Wbrew temu, co pisze TVN, psychiczny nie jestem i nie liczę na to, że zdobędę 50 albo 70%, ale myślę racjonalnie między 12-16%. Tak dzisiaj oceniam swoje możliwości, swojej przyszłej partii. Zamierzam moim największym sukcesem w życiu politycznym, gdyby takie nastąpiło, gdyby otworzyło się przede mną życie parlamentarne. Oczywiście wiemy wszyscy na tej sali, że nie Zbigniew Stonoga. Zbigniew Stonoga posłem być nie może, bo jest 13 razy karany. Tak? Wie pani o tym. 11 razy za znieważanie funkcjonariuszy publicznych. Bo jak przejdziemy na swoją sprawę, nie jest skierowany na badanie. Ale TVN to nie sąd, nie prokuratura. TVN musi tam Waltera i tego, na seksuologiczne, jak ten się nazywa? Kuźniara wysłać, bo on tam z nauczycielką sypiał, jak miał 15 lat. Zboczenie jest, to niech go zbadają.
Więc Zbigniew Ziobro jest 13-krotnie skazany, 11 razy jest skazany za znieważanie funkcjonariuszy publicznych. Jest to przestępstwo publiczno-skargowe, mimo że Trybunał Konstytucyjny w roku 2006 wydał tak głośną uchwałę w tym przedmiocie, to nigdy jej nie stosuje, dalej się takiego człowieka karze. A karany jestem dlatego, że przychodziłem na te swoje sprawy różne i widziałem, że jest jakiś dziwny układ lub dziwne postępowanie sądu ze mną, to wchodziłem na salę, mówiłem: panie sędzio, czy pan wie, że pan jest PIP? I później pan sędzia zawiadamiał sam na siebie, że go znieważyłem. Jakbym postawiono zarzuty, to pan sędzia się musiał wyłączyć od rozpoznawania sprawy. I tak, wie pani, 11 razy. Dzieciaki się z domu dziecka tak cieszą, bo co chwilę mi 1000 złotych grzywny dawali za to. Raz miałem posłużyć się fakturą fałszywą w 1999 roku. Za to skazano mnie na pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Po 16 latach procesu, no to sobie przeciąłem tą obrączkę, widzieliście tam państwo na tej konferencji, przeciąłem sobie ten dozór policyjny. Więc ja, tak już na poważnie, a cały czas odpowiadam poważnie, ja być posłem nie mogę. Ale czy pani sobie wyobraża stonogę w parlamencie z jakąś grupką niewielką, 150 posłów na przykład? Nie? No, byłoby fajnie, mieliby konfidenta w środku, a codziennie nowa afera, całe życie, 24afera.pl. Mieliby bardzo trudno ze stonogą w szeregach. To znaczy, stonogę w szeregach mają, bo myśmy wszyscy po złości z tym posłem, który do nas przyszedł, zrobili się asystentami, nie? No to w każdej chwili wchodzimy do Sejmu i oni mówią, tak już dochodzą no słuchy, że mówią: weź się tą stonogą, się napić nie można to nawet teraz. Także tak to wygląda. Co zrobić? Dekomunizacja, bardzo istotna, proszę pani, sprawa. Dekomunizacja i zrobienie czegoś, żeby zahamować rozwój fabryki przestępców, w większości przestępców ludzi młodych. Ja nie wiem, czy do państwa ta argumentacja trafia, a fajnie jest tutaj w Nowym Targu, bo są ludzie, widzę, naprawdę w różnym wieku. No ale czy nie uważa się trochę tak, że ta policja no robi przestępców z tych ludzi młodych tylko dlatego, oni są niegodni, że są młodzi, można z nimi zrobić wszystko. Czy to jest w porządku? Czy nam tak ktoś robił? Pamięta pani naszą podstawówkę, czy nasze liceum? No, było fajnie. Czy nas jakaś policja, pamięta pani, że kogoś policja, milicja nawet zabierała gdzieś po szkole? Ktoś nie był takim, to nic się nie działo. A teraz grupka ludzi, a jeszcze jak widzą, że ubrany jest w Tesco, no to już wiadomo, że przestępca, nie? Bo patologia, bo biedny. To jest chore. Tylu ludzi za granicami Polski, tylu ludzi naprawdę zmanipulowanych i obdartych, wie pani, z tego czegoś pięknego, co nazywa się Polska. Zbigniew Stoga chciałby tych zmian. Dekomunizacja, proszę pani, ja bym ich na rękach wynosił. Millerka to tak samo. Naprawdę. Marzenie Zbigniewa Stonogi, żeby żadna czerwona menda nie była nawet naszą krysią w sekretariacie w gminie. Od A do Z. Oczywiście to jest praca na wiele lat, na całą co najmniej kadencję, bo przecież ustawa to nie jeden dokument, ale cały szereg ustaw wykonawczych, które by stopniowo dekomunizowały, czyli tych ludzi zwalniały z tych zajmowanych stanowisk. Proszę bardzo. Dzień tak dobry. Słabo w górach z pytaniami, co to się dzieje? Tutaj jestem. Dzień dobry, nazywam się Gabriel Jędrol, jestem studentem. Jestem aktualnie po pracy, także w tym miejscu chciałbym przeprosić za mój strój, no ale jest jak jest, czasu nie było się przebrać. Oprócz tego jestem członkiem Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale, które tutaj działa lokalnie i właśnie zajmowało się sprawą likwidacji Straży Miejskiej, której ostateczne rozwiązanie ma mieć miejsce teraz na sesji Rady Miasta 20 w poniedziałek. Także wszystkich tutaj obecnych serdecznie zapraszam. Na pewno wielu z was nam pomagało w tej sprawie. Także każdy jest mile widziany. I teraz myślę, że mogę przejść do pytania. Jak wiadomo, żyjemy w postkomunistycznym kraju, o czym już pan dzisiaj wspomniał, w którym zewsząd bombardują nas polityczne deklaracje, które zwykle nie pokrywają się z rzeczywistością. Przedstawił nam pan swój program wyborczy, więc chyba mogę panu przypisać to niesławne miano polityka. Jedną z takich deklaracji złożył pan w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Mówię o tym, że zna pan szczegóły jego rzekomego zabójstwa. Skąd takie informacje? Czy nie boi się pan podzielenia tego losu? Jest pan głupi, czy ma plecy szersze niż mili panowie, z którymi przyjechał?
Dodam, że na portalu Wirtualna Polska znalazłem oświadczenie Andrzeja Lepera, w którym informuje, tu cytat, pan Zbigniew Stonoga nigdy nie był ani nie jest moim doradcą. Nie był i nie jest doradcą Klubu Parlamentarnego Samoobrona Rzeczypospolitej i nigdy w klubie ani w partii Samoobrona nie pracował. Więc może jednak jest to podstępna, wyrafinowana gra służb, jak powiedział Wojciech Sumliński. Z boku wygląda to na taniec na linie, który trwa podejrzanie za długo. No, bardzo ładnie. Jak pan będzie dzwonił, niech pan Sumlińskiego pozdrowi, bo do mnie na spotkanie nie przyszedł. A teraz odpowiedź. To weźmie pan kartkę i zapisze sobie, żeby pan nie zapomniał. Proszę pana, na tydzień przed wyborami parlamentarnymi to wideo, które jest z Andrzejem Leperem w moim gabinecie nagrane, nie z ukrytej kamery, tylko u mnie wiszą kamery wielkości tego głośnika w całej firmie, bo taki mam profil działalności, że muszę mieć to nagrywane, bo obracam dużymi pieniędzmi w gotówce, kupując i sprzedając duże ilości samochodów. Więc to wideo, które jest w YouTubie, gdzie jest napisane celowy brak fonii, zostanie bez celowego braku fonii ujawnione. Tydzień przed wyborami, żeby nie mogli wstać za bardzo. Taki w pyskce chlasnąć, żeby nie podnieśli się już przed wyborami. I tam jest odpowiedź na to, czy byłem i kim byłem dla Andrzeja Lepera i co on mówi na temat jego śmierci. Jeśli zaś chodzi o moją wiedzę na temat śmierci Andrzeja Lepera, na temat śmierci, podkreślam, Andrzeja Lepera, to ja takiej wiedzy w ogóle nie mam, ani rzekomej, ani nierzekomej, tylko w 2011 roku w czerwcu w jednym ze szpitali w Warszawie, pod Warszawą, miałem wycinane migdałki, bo często chorowałem na jakieś tam anginy ropne i wychodząc z tego szpitala kupiłem jakiś sprzęt medyczny dla tego szpitala w prezencie. I tam odwiedzał mnie Andrzej Leper w tym szpitalu. I kiedy źle się goiła, bo u człowieka starszego, nie u dziecka, tylko już dorosłego, źle się migdałki goją, kiedy tam poszedłem po śmierci Lepera, to jedna z pań profesor mówi, że tu był pan Leper, ja chciałam panu coś powiedzieć, moja koleżanka z roku robiła sekcję zwłok, robiła ją w nocy, z piątku na sobotę o 2:07 rozpoczęcie. Nastąpiło, Leper miał śladowe ilości skoliny w organizmie, to jest coś na podobnego jak pawulon. Miał pęknięty worek osierdziowy i poprawiana była bruzda. Bruzda, poprawianie tej bruzdy nie polegało na kręceniu sznurkiem, tylko na wstrzykiwaniu różnych rzeczy, żeby była słabsza, mniej widoczna. Bo jak na jego ciężar i sposób, w który się powiesił, to bruzdę miał zbyt za mocną. Z panią drugą profesor spotkaliśmy się u określonego notariusza, z datą pewną złożyła oświadczenie w tej sprawie i nagranie z sekcji zwłok, wideo. Żona pana notariusza niedługo po tym czasie upadła na ogrodzenie przy swoim domu, spadając z balkonu w domu jednorodzinnym z pierwszego piętra, nabiła się, zginęła. Notariusz twierdzi, że oświadczenia nie ma. Tak też nie ma nagrania audio, wideo. Zobaczymy, jak to wygląda i co z tego będzie. No, odpowiedź na pańskie pytanie. Sumliński, jeśli ktoś coś do mnie ma, ja jestem człowiekiem publicznym, odbieram telefony. On zaproponował spotkanie, on zadecydował o terminie spotkania i nie przyszedł. Wie pan, jak ktoś oskarża człowieka o jakieś dziwne działania, służby specjalne, to też tak wam młodym ten mózg zryto, bo trzeba wiedzieć przede wszystkim, że służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej służą Rzeczypospolitej Polskiej. I sam Sumliński kontakty ze służbami miał i ma, bo gdyby ich nie miał, to by nie publikował tego, co publikuje. A jeśli chcemy tu słowem kluczem służby specjalne, panie Stonoga, panie ze służb, mówić i taki śmieć, bo dla mnie śmieć nie przychodzi i nie tłumaczy i nie mówi. Miał telefon do mnie, mógł zadzwonić, zaraz nam oddam panu głos. Mógł zadzwonić i powiedzieć, panie Stonoga, nie mam wszystkich dokumentów na pana, będę miał we wrześniu, wtedy się spotkamy. Także taka jest odpowiedź na pańskie pytanie. Jeśli mogę tytułem sprostowania, to tutaj słowem klucz nie jest pan Sumliński, nie są służby, tylko jest to, że pan tutaj siedzi przed nami i dobrze się ma. Andrzej Leper nie żyje. Dziękuję. Ale to co, mam się tutaj myknąć? Y-
Andrzej Leper w ostatnich dniach życia bardzo chciał się spotkać z Kaczyńskim. Dostał od pana Siemaszki, ministra spraw wewnętrznych, którego syn był w Warszawie na placówce dyplomatycznej, attaché handlowej ambasady Białorusi w Polsce. Dostał nagranie wideo, no straszliwe nagranie, i chciał je wręczyć. Ja nie wiem, czy doszło do spotkania Kaczyńskiego, czy Kaczyński to nagranie dostał, czy nie. To tak na marginesie, ale myślę, że to nagranie nie miało nic wspólnego z jego śmiercią. Ja w śmierć samobójczą Andrzeja Lepera nie wierzę. Nie wierzę. Zresztą maila pan do mnie ma, bo jest ogólnodostępny. Telefon też jest. Niech pan do mnie zadzwoni, jak pan zobaczy ten film z dźwiękiem. Dobra? To już niebawem. Jeszcze tylko Amber Gold, później film, już będzie dobrze. Proszę bardzo. Przed chwilą pan powiedział, że nie ma pan informacji żadnych o śmierci pana Andrzeja Lepera. A ja czytam właśnie pańskie słowa. Polacy dowiedzą się, co mu robiono, kto i w jaki sposób. Kujmy żelazo, póki gorące, nie lękam się opublikować prawdy. No tak, bo on sam o tym mówi. Ale to nie są informacje o śmierci, tylko jak, co robiono po kolei, tak, Leperowi. On sam o tym tego wieczora, to nagranie jest bardzo długie, on sam o tym mówi, więc nie Stonoga będzie opowiadał, Stonoga, który był albo nie był jego tam doradcą, tylko sam Andrzej Leper opowie, co mu robiono. No, już? Zaszło ciśnienie? No to dobra. Proszę bardzo. Proszę pana, ja pytam w Europie, jak to jest, bo tam co drugi człowiek mówi, nie, ja nie wrócę, ja do tego syfu nie wrócę. Tak jest, zresztą sam pan wie, co się mówi, tak? Tych ludzi, którzy wyjechali z Polski kiedyś, załóżmy od roku 2004, doprowadzono do stanu ostateczności. Później na takim pograniczu uwierzyli jeszcze Tuskowi w Zieloną Wyspę, później Palikotowi w te zmiany, a teraz są już utwierdzeni, że w istocie w Polsce nie ma polityka, który by dla nich coś zrobił, żeby oni mogli wrócić, żeby chcieli wrócić. I proszę pana, jeśli ja dorwałbym się do żłoba, byłyby afery. Największe afery byłyby na, proszę państwa, zbyt wielkie wydawanie pieniędzy na zamykanie postkomunistów. To by była afera za aferą, nie? Że znowu Stonoga dokupił 20 więźniarek do wożenia komunistów. A tak na serio, ja, proszę pana, uważam, że z tych ludzi, którzy są za granicą, jak wróci do Polski 40%, to będzie wielki sukces. Ale oni nie wrócą na słowo. Oni, proszę pana, muszą wrócić, kiedy cokolwiek, jeden punkt z tych programów antysystemowców zostałby najpierw zrealizowany. I wtedy jest szansa, na powroty do Polski, bo najpierw trzeba w tej Polsce poprawić życie i gospodarkę w tym minimalnym stopniu. Wtedy dopiero mamy szansę na to, by ich zachęcić do powrotu. Oni mówią, że oni nie wrócą. Ja z tym ludźmi rozmawiam. W Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Austrii, we Francji. Nikt nie chce wracać. Tu się jedzie do rodziców na święta, ale jeśli chodzi o powroty... Myśmy byli u chłopaka teraz, który jest 10 lat i ma firmę budowlaną, przyjął nam nas w Kopenhadze, spaliśmy u niego, no to on ma dom i wygląda domu jak u nas porządny biznesmen. No, on nie chce wracać. Tak, mówię wam, willa super, że kopara opada, takie prawie jak w Amber Roomie, te meble w środku. Także ci ludzie, oni wprost mówią, my nie chcemy, my tu mamy godne życie, no tęsknimy, ale do rodziców się pojedzie raz na jakiś czas i tyle. To też jest, wie pan, prawdopodobne, no. W zależności, ile Unia się utrzyma jeszcze, nie? Ja myślę, że 4 lata.
po co? Ja się z panem zupełnie zgadzam, proszę państwa. Po to tyle tych skazanych młodych ludzi, nie tylko skazanych, bo nie tylko skazani wyjechali z Polski, ale po to tylu ludzi zachęconych do wyjazdu z Polski, którym obrzydzono życie w Polsce, żeby te młode elity się nie tworzyły, żeby oni w tym swoim sosie mogli jeszcze sobie jedną, dwie, trzy kadencje kończyć, przepraszam, rządzić. No bo ja nie wiem, czy do państwa dociera tak, mówiąc obrazowo, taka rzecz. Kto z was grał w życiu w grę Eurobiznes albo Monopoly? Graliście? No dobra, jak mieliście nakupowane te wszystkie domki, domeczki, nie? Już wam każdy stawał i płacił za kolejną tą karę. No to w którymś momencie ta gra się zrobiła nudna. No wiadomo, wygrałeś, koniec, kończymy, składamy to. No i w takim momencie jest układ okrągłego stołu w Polsce. To się wyczerpało. Co można było ukraść? Ukradziono, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa, które były do rozdania między kolesi, zostały rozdane i najgorszym kłopotem w Polsce i skutkami tego typu kradzieży majątku narodowego nie było to. I ja nawet bym tak strasznie nie płakał, jakby wyszło, że tam Miller sobie ukradł 20 czy 50 milionów, bo kradną w każdym państwie, w Ameryce, w Niemczech, wszędzie. Tylko że te prymitywne czerwone ryje, kradnąc sobie milion złotych, prowadzili do strat w majątku narodowym wartych 300 milionów złotych. Tu jest kłopot, że oni kradnąc totalnie rozłożyli na łopatki cały przemysł w Polsce. Przecież my już nie produkujemy niczego. Bo Polacy są gorzej opłacani niż ludzie w Chinach. W sumie sumarum, jakby doliczyć koszty transportu, ceł, tak dalej, bo to się bardziej opłaca. W Polsce mają, nie wiem, Samsung produkuje wszystkie na przykład lodówki w Polsce. To dalej nie nasze. Telewizory. No Indesit ma 90% produkcji w Polsce. No, tacy giganci. Nie, dlatego ja mówię, że po prostu w Polsce się produkuje, tylko że to nie są polskie firmy. I kolejna sprawa. Tyle ludzi wyjechało, 3 miliony. W Polsce brakuje elit, brakuje ludzi, którzy będą składać na ZUS. Jak to zapełnić? Jaki jest pana pomysł na to? Żeby po prostu, nie wiem, na emerytury, wie pan, że za 20, za 30 lat na jednego emeryta będzie musiało się składać dwóch ludzi, obecnie o ileś nie mylę, 6 czy 7. Proszę pana, odpowiedź na to pytanie będzie krótka. Będzie taniej z każdym dniem, jeśli zlikwidujemy ZUS, bo ZUS nie ma pieniędzy. To, że istnieje, to oznacza, że kosztuje nas 80 milionów na miesiąc utrzymanie instytucji, która istnieje wirtualnie. Nie ma pieniędzy. Oni biorą na zakładkę kolejne kredyty, spłacają emerytury, świadczenia rentowe, znowu oddają i tak dalej. Z bieżących wpływów, które są coraz niższe, bo coraz mniej ludzi prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. I to tak wygląda. Więc przede wszystkim zlikwidować ten niepotrzebny twór i zaoszczędzonych z tego tytułu pieniędzy utworzyć te właśnie rachunki, nasze rachunki indywidualne, na które my teraz młodzi możemy sobie wpłacać, czy chcemy, czy nie chcemy. Bo za co zapłacić ludziom starszym, ci, którzy już w tym systemie dotrwali do tych lat? Niestety państwo tych ludzi całe życie okradało i państwo musi dzisiaj tym ludziom zapłacić w imię swoich różnych stołków i stołeczków. Proszę państwa, dziękuję pięknie państwu za to spotkanie. Myślałem, że dyskusja będzie bardziej ożywiona. Tu na Podhalu myślałem, że trochę porzuca się pomidorami we mnie albo coś, a taki spokój. Ale koledzy tam z góry są niedaleko, widzę tego. W każdym bądź razie pięknie dziękuję. Ja mam do was tylko jedno pytanie, kochani. Spotkanie jest takie, jakie jest, pobieżne. Gdybyście mieli jutro pójść zagłosować na partię Stonogi, kto z was zagłosowałby na ludzi ze Stonogi? Dziękuję państwu. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Jest to pierwsze spotkanie, na którym było dużo ludzi starszych niż 30 lat. Natomiast rekord toru Stonogi to ludzie 86 lat. Pani przyjechała z Żoliborza, taka, wiecie, dama. No, wszystkie kobiety są damami, ale mówię, panie Stonoga, to pan? No tak. Ja pana chciałem dotknąć. A dlaczego? Ja w Powstaniu Warszawskim walczyłam. No i co? Nie myślałam, że tym skurwysynom ktoś to powie w oczy. Dziękuję panu.
Dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy panu Zbigniewowi. Dziękuję za liczne przybycie, mimo wszystko. Panie Zbyszku, od górali, co by pan wartko rozpędził tą komunę. Wszystkiego dobrego. Na zewnątrz, w korytarzu są listy poparcia. Ktoś by był chętny do podpisania, to zapraszam. Pan Zbigniew Stanowago oczywiście pierwszy raz na Podhalu, ale nie ostatni.